Hej, cześć, witam, z tej strony Michał. W Apex Legends na arenie każdy walczy, by zostać czempionem, jednakże nie jest to tak proste, zwłaszcza na początku, dlatego też dzisiaj przyjrzymy się kilku aspektom, które pomogą nam w dążeniu o zwycięstwo. Zapraszam serdecznie do oglądania. Amunicja. Powinniśmy oszacować, ile amunicji jest nam potrzebne do każdego typu broni. Nawet w przypadku posiadania dwie tej samej kategorii, jak na przykład dwa razy na lekką amunicję, by nie zapchać zbędnie plecaka. Oczywiście kierujmy się tym według własnych preferencji i potrzeb. Na przykład do strzel powinniśmy mieć stack amunicji w ostateczności 2, lecz w większości przypadków stack powinien być jak ulał. Do ciężkiej amunicji 3 do 4 stacków, chyba że obie nasze bronie są na te same pociski, wtedy możemy dać trochę więcej. W przypadku lekkiej amunicji możemy jej potrzebować więcej, ale sami musimy określić, jak dużo jej zużywamy. Najmniej będzie jej potrzebnej, gdy gramy samym scoutem. Zawsze się musimy starać, by oszczędzać naboje, jednocześnie nie zapełniając nimi plecaka. Amunicja jest ważna. Położonych w razie możliwości powinniśmy dobijać walką wręcz. Przykładem może być także moment, w którym przeciwnik przeładowuje broń, a my jesteśmy blisko, to wtedy możemy sprzedać kopal na zachętę, zabierając 30 punktów pancerza czy zdrowia, a potem wyciągając broń. Żeby oszczędzać amunicję, możemy także podczas walki określić, ile jest nam potrzebnej do dobicia wroga. Podczas trafienia wyskakuje nam liczba o określonym kolorze z zadanymi obrażeniami, co jest przydatną informacją na przykład, żeby nie marnować cennych pocisków, gdy widzimy, że skuteczność jest niska i wtedy możemy podejść bliżej i zaatakować w bardziej konwencjonalny sposób. Dla ułatwienia możemy jeszcze to włączyć w ustawieniach w rozgrywce, gdzie możemy ustawić, jak te indikatory mają wyglądać. Czy mają być miksowane, czy mają być pojedyncze, do wyboru do koloru najlepiej używać albo pojedynczych, albo miksowanych. Wracając do kolorów, czerwony oznacza, że przeciwnik jest bez pancerza, co jest przydatną wiedzą, by pokonać go szybciej. Żółtych to headshot, kolejno biały, niebieski, fioletowy oznaczają, jaką zbroję posiada przeciwnik, to da nam wskazówkę, czy zaczynamy dobijać wroga, czy nie. W skrócie, musimy zachować balans pomiędzy ilością amunicji, a miejscem w plecaku, by zwolnić sloty na inne potrzebne przedmioty, jednocześnie nie marnując pocisków podczas walki. Trening. Jak przy broniach jesteśmy, trening celowania. Ćwiczyć na mapie szkoleniowej w poczekaniu na przykład na znajomych, najlepiej przed meczem rozgrzać się, by być gotowym już na arenie. Po coś ta mapa szkoleniowa w końcu jest. Także jest dobra do przypomnienia movementu. Wracając, jeśli danego dnia będziemy grać w Apex Legends, możemy przeznaczyć kilkanaście minut dziennie, by trenować nasze umiejętności. W internecie jest także sporo stron i programów, na których możemy poćwiczyć nasz refleks. Takie materiały są także w opisie tego filmu, dlatego warto tam zajrzeć. Pomogą nam one wyćwiczyć pamięć mięśniową, która później sprawi, że będziemy o wiele lepiej grać w Apex Legends i inne gry, gdzie wymagane są takie umiejętności. W skrócie, przed meczem powinniśmy udać się na szkolenie i dziennie przeznaczyć paręnaście lub kilkadziesiąt minut na sam trening celowania, jak i poruszania się. Movement. Nauka ruchów w tej grze jest bardzo ważna, szczególnie że to zagadnienie jest tutaj bardzo rozbudowane. Podczas otwierania skrzynek powinniśmy się poruszać w sposób taki, by ciężej było w nas ewentualnie wycelować. Gdy odzyskujemy sojusznika przy bikonie, możemy kucnąć, by ciężej nas było trafić i obracać się dookoła w celu szukania niebezpieczeństwa. Postacie. Warto mainować co najmniej dwie postacie, grając nimi na zmianę, a najlepiej gdy umiemy posługiwać się w stopniu bardzo dobrym, minimum 4, tak dla pewności, gdy gramy z randomami i zabiorą nam nasze dwie ulubione postacie. No to żebyśmy jeszcze mieli z czego wybierać. Nie istnieje najlepsza postać ogólnie, bo najlepsza to ta, którą idzie nam najlepiej i jesteśmy nią w stanie skutecznie przemierzać przez arenę. Przygotowałem na ten temat wiele filmów, dlatego polecam sprawdzić całą serię. Bitwy. Jeśli nie czujemy się na siłach i niedaleko nas toczy się bitwa, nie musimy od razu do niej dołączać, tylko przeczekać moment osłabienia obu drużyn i wtedy zacząć bijatykę z wrogiem, który nie zdąży się zregenerować. Tym sposobem wydłużymy czas przeżycia na arenie, a przy okazji zdobędziemy nowe to itemy ze skrzynek i przygotujemy się do dalszej rozgrywki. To wszystko na dzisiaj, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Klasycznie, jeśli się spodobał, to proszę o motywującego lajka i jak i suba z dzwonkiem, by nie przegapić najnowszego i równie ciekawego odcinka. Nie zapomnij także zajrzeć do opisu i napisać komentarza, co sądzisz na ten temat i co chcesz zobaczyć w następnym filmie. Dziękuję serdecznie za uwagę, mówił Michał i widzimy się już niedługo. Hejos!